Dobrze, Tomku, no widać u ciebie dużą pewność siebie, na pewno spodziewałeś się wysokiego wyboru w drafcie. Jak myślisz, jakie cechy zadecydowały o tym w największym stopniu? No, myślę, że trochę talentu na pewno, ale też przede wszystkim wzrost i szybkość. I skoczność. No. No to niewątpliwie, parę wsadów było na drafcie, co na pewno zostało zauważone. Jędrzej, słuchaj, już cię znamy dobrze z poprzedniej edycji Ligi Wiatrów. Miewałeś mecze, gdzie ściągałeś po kilkanaście zbiórek. Niemniej jednak były to, powiedzmy, pojedyncze mecze. I czy teraz przez wakacje popracowałeś nad tym, żeby teraz w każdym meczu takie występy dawać? Nie, no nie jestem zbytnio graczem regularnym. Jak się, czasem się uda lepszy mecz, czasem gorszy. W zeszłym sezonie tam czasem się pokazałem, bo mam nadzieję, że w tym też się uda. Poziom jest mniej więcej podobny, więc spodziewam się fajnej ligi. Dobra, to jeszcze powiedzcie coś o waszej drużynie. Widać, że macie deskę silnie obsadzoną. Wy dwaj na pewno będziecie bardzo mocni pod koszem, jest jeszcze Rafał. Czy jakby będziecie spowalniać grę, czy możecie coś powiedzieć, czy będziecie starali się grać szybkim atakiem jednak, ponieważ jesteście też szybcy? Mamy różne talenty w drużynie i będziemy wykorzystywać wszystkie. Okej, czyli nie tylko pod kosz, ale jest też komu pokozłować na pewno, tak? Tak. Dobra, okej. Dzięki.